Smacznej kawusi. Tak więc cześć, siemano, z tej strony Rotek, a dzisiaj będzie takie małe porównanie paczek do PvP. Lunar, PvP Lunch oraz Bad Lion, zobaczymy co która ma i która jest w teorii najlepsza i która najmniej obciąża. Okej, tak więc najpierw jest paczka PvP Lunch. Generalnie już na starcie zauważyłem, że jest ona jedyną paczką z tych trzech, która nie ma wersji 1.16. I na prawym shifcie tak wygląda jej GUI. No za chwilę na podsumowaniu porównamy te wszystkie razem. Generalnie minimapa jest, wszystkie takie opcje typowe paczkowe są. Myślę, że dosyć spoko. Waypointy, no generalnie to co powinna mieć paczka, to ta paczka posiada. Zauważyłem też, że w resource packach możemy sobie włączyć czyste szkło. Jest generalnie fajnie przejrzysta. Aktualnie na Dragonie mam na niej 160 FPS-ów, 150. A mam FPS na Unlimited, także no za chwilę zobaczymy na innej paczce. Okej, znajdujemy się na paczce Bad Lion. Jestem na niej, nie ukrywam, pierwszy raz od chyba roku. I na sam start, nawet zanim wszedłem na Dragona, rzuca nam się w oczy zupełnie inne GUI mimo tekstur paka i to naprawdę... No wygląda dużo lepiej niż PvP Lunch. Dodatkowo widziałem, że ma tam po prostu mnóstwo wersji, naprawdę. Tak się na razie prezentuje tutaj w grze. Klikam prawego shifta. No i GUI jest takie zwykłe i jest dużo mniej tych opcji, albo mi się wydaje. Tak, jest dużo, dużo mniej opcji. Okej, dobra, jednak nie jest dużo mniej opcji. Czekajcie, setting... Jakieś emotki w ogóle. Co jest grane, widzowie? Co... Dobra, jednak nie jest mniej opcji. Dobra, nie mam... Jest dużo więcej opcji na tym Bad Lionie. Generalnie wygląda to bardzo dobrze. Na F3 mam aż 300 FPS-ów? Ja tyle miałem ostatni raz, tak tego kompa kupowałem! Ty, ja zacznę na Bad Lionie chyba grać. Bez kitu. Ale jest mi nieodżeniwać pelerynki na Uzi Cape'ie. Widać tylko nasz itemek do ręki, czyli mam credit cards. Ale generalnie patrząc na FPS-y, to gdyby udało się zrobić tak, żeby na Bad Lionie było widać pelerynki nasze z Uzi Cape'a, to na razie, moim zdaniem przynajmniej, Bad Lion z... tutaj PvP Lunch wygrywa zdecydowanie, bo więcej opcji, więcej FPS-ów, gra się tak generalnie płynniej, designowo wygląda lepiej. Nie wiem, czy już mówiłem o wersjach, że na PvP Lunch są dwie wersje, 1.8 i 1.9 chyba, albo 1.7. No, okej, przechodzimy do Lunara, ale Lunar ma dużą konkurencję. Okej, tak więc trzecią paczką jest Lunar Client. Na starcie zauważyłem, że jest na nim opcji, no po prostu takich najpotrzebniejszych wersji generalnie. Także też duży plus dla Lunara, że ma tyle wersji. Od razu patrzę na FPS-y i o dziwo, na PvP Lunchu miałem najmniej FPS-ów, co jest naprawdę dziwne. Naprawdę dziwne, bo myślałem, że na PvP Lunchu właśnie te lagi będą najmniejsze. Ale na Lunarze, z tego co słyszałem, to właśnie wersja 1.16 tutaj bardzo laguje na Lunarze. Przynajmniej na moim komputerze, gdy chciałem streamować nawet z Lunara. Ale dobra, klikamy w tym momencie prawego shifta. GUI wygląda naprawdę przyjemnie, bo już tutaj na starcie możemy sobie wszystko dostosować. I klikamy moc. I generalnie... są fajnie, że są takie gotowe paczki tutaj, UHC, Hypixel i tak dalej. Ale generalnie myślę, że to takie opcje są wszystkie standardowe, jak w tych wszystkich paczkach. Tak więc... no to wychodzi, że względem płynności, znaczy ilości FPS-ów, to Bad Lion i Lunar wygrywają. Aczkolwiek na PvP Lunchu widać wszystkie itemy. A tutaj widać, że nie widać mojej karty kredytowej, tylko pelerynkę. Płynność gry jest na każdej paczce naprawdę bardzo dobra. Tak więc szczerze, to tutaj myślę, że to jest bardzo kwestia indywidualna. Ale na pewno, jeżeli ja miałbym dawać jakiś ranking w tym odcinku, najbardziej zaimpadował mi Bad Lion. Jednak każda z paczek zauważyłem, że ma swoje uroki, ma swoje wady. Ale myślę, że każda paczka jest dobra. No i zachęcam, żebyście sami sobie sprawdzili po prostu, na który wam się będzie grało najwygodniej. Tymczasem ja już nie zanudzam, widzimy się już w kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia.